dzielili się nimi, strzępi ich w sercach i przekazywali, tak jak pięknie przekazujecie, tradycję góralską właśnie w śpiewach, w strojach. Podkreślacie to na każdej uroczystości kościelnej, nie tylko, także w zespołach góralskich, które właśnie tańcząc wyrażają to, co ich serce czuje. Całą kulturę, to jest bogactwo ziemi podhalańskiej. Ja chciałem wam pogratulować, że macie świetnego patrona, świętego Jacka. Jak zapewne wiecie, jego grób jest w kościele Dominikanów, blisko ambasady amerykańskiej. Jak studiowałem w Krakowie, a były te najgorsze, najcięższe egzaminy, to zawsze do Jacka tam leciałem. I widzicie, pomogą. A ostatni raz poleciałem do niego, jak potrzebowałem wizę amerykańską. I też pomogą. Jest naprawdę wspaniałym, świętym patronem. Dlatego mi święty Jacek towarzyszy wam ze swoją opieką, ze swoim stawiennictwem przed Bogiem w tym zbliżającym się roku. Żeby on był radosny, szczęśliwy, pomyślny, żeby się wszystko układało, żeby było pełno w ku morze, o Boże, wszędzie daj Panie Boże. I to, co ja lubię, żebyście byli weseli, jako w niebie Aniel i Hej. Tego mu Boże daj szczęście. Let's
witamy zarząd główny z kapelanem, tak samo witamy prezesa, naszego nowego prezesa Józefa Cigowskiego. Witamy sekretarkę generalną, Halinkę studencką i chorążego Zdzisława, a Dorule, witajcie u nas na opłatku chołowiańskim. Wielki Bóg zapłać, żeście tu tak udali do ciekawych Bóg, no ale trudno, no tych opłatków wtedy, no ciebie razem ciekawego pomieścić, no to my tu na, tak na sabro chcieli zrobić, no ale jak to ugadałem, że byla się ciekawo myśleć razem i w czasie i w tych wszystkich świętach, bo to jest tylko sezonowo krótko. Oddaję teraz głos naszemu prezesowi, naszemu gaździe Góralskiego, Józefowi Cigowskiemu. Witajcie kochani i dobry wieczór wszystkim. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok, żeby się wam darzyła kapusta i grok, żebyście byli zdrowi i weseli, jako w niebie anieli. Żeby ten 2015 rok przyniósł wam dużo zdrowia, radości w waszych rodzinach. Żeby ta gwiazdka betlejemska prowadziła was tą drogą kierowała światłem, razem, wszyscy, związek Podhala, jedność. Życzę wam, aby się wszystkie wasze marzenia spełniły w tym 2015 roku. I myślę, no i zaproszą do nas Alpy Góralskie, żebyśmy się tam częściej widzieli. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego najlepszego. Jak dostałam mikrofon, to z niego skorzystam. Witam was pięknie na tym opłatku właśnie Chochołowa. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy tutaj z wami choć na chwilkę być. Czego wam życzyć? Życzę wam wszystkiego co najlepsze. Życzę wam przede wszystkim zdrowia, bo jak będzie zdrowie, to będzie syćku, tak badają Górale, a to jest święto, prawda. Życzę wam radości, pomyślności, żeby ten 2015 rok przyniósł wam samo szczęście. A nam jako zarządowi głównemu i wam również życzę tego, żebyśmy razem współpracowali. To nie jest prawda, że w Domu Podhalan i w Związku Podhalan nic się nie dzieje. Dzieją się piękne rzeczy. Wszystkie organizacje nam zazdrosną, że gromadzimy taką ilość młodzieży wokół siebie, że robimy tyle wspaniałych imprez, na które was w całym roku zaprosimy. Bez was nie będziemy mogli istnieć i naprawdę jako Górale bardzo was pytamy, co byście z nami przez ten cały rok i następne kolejne lata byli. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże! Ja się też dołączam do życzeń, które wam tu prezes i Halenka złożyła i życzę wam wszystkiego dobrego w tym nowym roku, aby ten 2015 był lepszy od tego z 2014 i żebyśmy się częściej widzieli, tak jak to prezes powiedział, w Domu Podhalan, żebyście następne imprezy swoje też tam, jak mogli, zorganizowali. Wszystkiego dobrego w nowym roku, dużo zdrowia. Tutaj pani Helena zapomniała powiedzieć, że życzymy wam dobrego odbioru radia 1490 ZPPA, radio nasze. Dobrego odbioru, a Helena Gaj jest przedsiębiorcem radia sobotniego i niedzielnego. Także słuchajcie, soboty i w niedzielę radia Związku Podhalan. Prezesie, piękny Bóg zapłać, bo ja tu się chciałam wam powiedzieć, że pan was, prezes waszego koła, zawsze nam na to radio daje donacje. I prezes właśnie zawsze pierwszy się stara nam dać. I to są dosyć takie fajne sumki. Także prezesie, piękny Bóg zapłać w imieniu wszystkich radiowców. No to wszystko, kochani, życzę wam smacznego. Wszystkiego najlepszego jest teraz. Musimy was odpuszczać, bo mamy jeszcze trzy opłatki odwiedzić. Także wszystkiego dobrego na tym 2015 roku.
No to jeszcze ja podziękuję tak samo wam, wszystkim, że się tu nas odwiedzili, prezesowi, ciebie jako radiu i chorążemu tam z Neopatalan. A co mówiłaś, te donacje na radio, no wy dziękujecie mnie jako prezesowi, no ale prezes dziękuję wszystkim tym, co tu nawet dzisiaj są i tych, co nie ma, bo jakby nie było takich jak oni, no to te donacje na radio też nie było takiej hojnicy, jak tego leczącego. No staramy się zawsze tak powiedzieć, że na początku roku, no to tak mu będzie dalej, ja myślę, że będzie tak dalej, no żeby tak było, no. Żeby nas tak popierali, no znamy was, jak to powiedzieć, żebyśmy się wspierali razem, tak. Rodziny, no, rodziny jestem, my są całą góralską rodziną, tak powiedzieć, no i szanujmy się dalej i tak, ja myślę, tak powinno być, no. A przy tych świętach, no to wszystkiego najlepszego dla wszystkich, tak samo dla całego związku, Podhalan, dla wszystkich, Podhalan i jak tam będzie jeszcze na innych opłatkach tego pustru, gdzie tam żeście kolędowali w Ołowie, ale zamiast są razem z wami, pozdrówcie ich tam, pożyczyjcie im tam na tego nowego roku wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, no i dalej tej rodziny góralskiej, wspólnoty razem, działaniu dalej. Wielki, wielki Bóg zapłać. Ostatni los na telewizor 2170 zapraszamy. Imię i nazwisko teraźniejszego prezesa. Hey, hey, Guralu,
Wracaj, Johan,